Cześć, nazywam się Mikołaj, jestem szefem Airbike'a, po godzinach królem rowerów. Dzisiaj mam dla Was rower troszkę bardziej budżetowy, bo przewinął się ostatnio przez nasze sociale jakiś mały post o rometach i cieszył się dużym zainteresowaniem, także postanowiłem pokazać Wam ten rower z bliska. Dokładnie będzie to Romet Aspre 2, występuje w dwóch kolorach, w brązowym i w zielonym. Zielony pasowałby mi do spodni. Zielonego w zasadzie już prawie nie ma, a brązowy jeszcze jest dostępny w rozmiarówce. Generalnie to jest tak, że tych rowerów teoretycznie w zasadzie nie ma, ale jak się poszuka, to są. W naszym sklepie w Piasecznie w zasadzie doszliśmy do momentu, gdzie już więcej nam się do sklepu nie zmieści. Także jeżeli szukacie jakichś rowerów, to myślę, że do początku marca prawie każdy sensowny rower możemy Wam zaoferować. Potem pewnie będzie dziura, a w drugiej połowie roku spodziewam się, że nawet może być lekka korekta czy recesja w branży, bo w końcu te wszystkie rowery zaczną przyjeżdżać, a świat się skumarzy i wcale tyle nie chcemy kupić. Ale dzisiaj krąży legenda, że rowerów nie ma, a tak naprawdę rowery są. Jak widzicie, na przykład można kupić takiego Rometa. Cena katalogowa 5599. Co więcej, jest ich na tyle dużo, że są już nawet na nie jakieś promocje. Tego możecie kupić za 4759 zł. I to wydaje mi się już naprawdę niezła cena, bo jest to gravel na aluminiowej ramie z widelcem, z aluminiową rurą sterową, co widać zresztą tutaj, ale lagi są karbonowe, także to, co nam jest potrzebne, czyli tłumienie, dostaniemy. Troszeczkę też to zejdzie z wagi. Z takich ciekawych rzeczy, może lecąc nie po kolei, które rzucają się w oczy, to opony Michelina Power Gravel. Modne słowo od razu w nazwie opony. Szanuję takie rozwiązania. 40 mm rozmiar opony. Bieżnik taki nawiązujący do historycznych opon Michelina. Tamte co prawda były zielone. Mimo, że już nie jeżdżę na Guralu od lat, a na Michelinach, w zasadzie w szosie teraz jednych używałem, na Michelinach też raczej nie jeżdżę, to jakiś tam sentyment pozostał, bo to w swoim czasie były jedne z najlepszych opon, jednak to zapada w głowie. Ale wracając do naszej maszyny. Rama aluminiowa 6061 z dopiskiem X-Lite, cokolwiek to ma oznaczać, podejrzewam, że oznacza to cieniowanie. Ale żeby dokładnie się dowiedzieć i zobaczyć, co w takiej ramie piszczy, to trzeba by się pofatygować do fabryki Rometa i zobaczyć, gdzie one są spawane, jak są spawane. Zresztą legenda głosi, że Romet produkuje w Polsce ramy aluminiowe i że ich fabryka jest całkiem ciekawa. Jeżeli chodzi o maszynę, no to tak, sztywne osie standardowo, to już w najtańszych nawet rowerach, jeżeli mamy hamulce tarczowe, to mamy też sztywne osie. Wydaje mi się, że nie ma żadnego producenta, który jeszcze próbowałby robić rower na hamulce tarczowe, nowy, i mieć zaciski QR, czyli przelotowe ośki starego typu. Tarcze 160 mm, podstawowy model Shimano RS10, czy jakie one tam mają kod. Generalnie wytłoczka z blachy, specjalne, nie sexy nie są, ale działają. Co ciekawe, też piasty Shimano z przodu i z tyłu w kołach, za to szacun. Obręcze o kryptoninie Ride i rozmiarze 19x622, no, czyli standardowo jak to w gravelu 28 czy 29. Dość duże prześwity w ramie, co oznacza, że można by tu próbować pewnie upchnąć ciut więcej niż to 40 Michelina, które mamy wrzucone, aczkolwiek chyba niedużo więcej. Także zaryzykuję twierdzenie, że max 42 by się tutaj dało wrzucić, ale ta 40 fabryczna jest naprawdę zacna i nawet przy cenie katalogowej te 5599, to ten rower wydaje się na dzisiejsze czasy poprawny. Wagę producent podaje 10600. Zapewne jest to waga XS-ki bez światełka i tak dalej. Oczywiście wrzucimy go na naszą wagę i zobaczymy, co ona tam pokaże. W porównaniu na przykład z jakimś tam amerykańskim AL3,
który gdzieś tam się na kanale walał, kosztował podobne pieniądze, no to rower na pewno ma inne malowanie, nie chcę powiedzieć, że gorsze, bo nawet mi się podobają te maty, aczkolwiek coś mi tu tak nie do końca, ale to po prostu kwestia gustu, może mi te kolory nie siadły, zdecydowanie ten zielony akurat tu z Boreasa jest znacznie ciekawszy, jak mówiłem, pasuje do spodni. Ten Aspre też taki zielony wychodził, ale chyba lepiej się sprzedawał, bo mniej go zostało. Napęd to GRX 400, czyli 2x10. Z przodu korba dwublatowa i to jest ciekawe, bo korba jest GRX 600. Jeżeli ja dobrze pamiętam, to GRX w ogóle nie robi korby 400. 600 niestety ma jeszcze ramię odkuwane, czyli z przetłoczeniem i nie założymy tu pomiaru mocy na to ramię, ale możemy swobodnie dokupić ramię z pomiarem mocy i tutaj sobie założyć, jeżeli ktoś chciałby tego roweru używać treningowo, aczkolwiek ja bym go raczej widział jako funbike, czy rower na co dzień, czy rower wyprawowy, niż jako rower stricte do treningów, ale można, gdyby ktoś chciał na przykład ramię Impika włożyć niedrogo. Zębatka z przodu 46-30, dwa blaty, z tyłu 11-34. Nie jest to rozpiętość przełożeń jakaś porażająca, ale nie jest to też, nie chcę powiedzieć wieśniacki, bo to każdy napęd ma swoje zastosowanie, ale ja fanem ani tarczówek w szosach i triatlonówkach szczególnie nie jestem, ani fanem pakowania jednego blatu w gravele też nie jestem, bo taki rower jest dla mnie bardzo upośledzony i nie jest już tak uniwersalny. Gravel z jednym blatem to według mnie jest rozwiązanie dla kogoś, kto jeździ stricte terenowo takim rowerem i dobierze sobie przełożenia, ustalając przednią tarczę odpowiedniej wielkości. Albo po prostu ma tych rowerów kilka i na szosę bierze szosę, na gravela bierze gravela i tak dalej, i tak dalej. Obręcze, jak mówiłem, aluminiowe, lekki stożek. Co ciekawe, Romet też produkuje własne obręcze. Nie wiem, czy akurat ten model pochodzi od nich z fabryki. Pewnie można by to gdzieś tu wyczytać, ale patrząc po tym, że dużo jest opisu po angielsku i jakiś tam model Ride, producent, zapewne jest to Ride, a model DP19. Ogólnie basicowe koła wyglądają solidnie, powinny jakiś czas polatać. Na pewno, jak mówiłem, plus za opony. Rama zrobiona poprawnie. Głowy może nie urywa, ale kształty i rozwiązania techniczne trzyma. Oczywiście przy gravelu można by się pokusić o mocowanie tutaj dodatkowe do akcesoriów i mocowanie tu na dole do jeszcze jednego koszyka na bidon, czy inserty w widelcu do turystyki. Nie zgłębiałem kolekcji Rometa, nie wiem, czy oni mają typowo wyprawowy jakiś model, ale ten na pewno mógłby mieć troszeczkę tych insertów więcej. No i tu w swoim czasie na tym kanale pojawiały się głównie rowery amerykańskie. Wszyscy marudzili, że one są drogie. Owszem, były droższe niż na przykład ten Romet, ale miały też droższe, moim zdaniem ładniejsze, ambitniejsze lakierowanie i miały na przykład więcej insertów. I tutaj w takich małych aspektach widzicie różnicę w cenach. Kupujemy tańszy rower, ma coś tam mniej, coś prościej zrobione. Kupujemy droższy rower, na pierwszy rzut oka tej ceny nie widać, ale potem pomalutku odnajdujemy jakieś jego zalety. Wracając do tej maszyny. Kable bardzo przyzwoicie schowane w ramię, jak widzicie. Mocowanie do bagażnika czy błotników tutaj z tyłu jest pojedyncze, także trzeba będzie sobie radzić, jeżeli będziemy chcieli jednocześnie włożyć bagażnik i błotnik. Mocowanie centralne na błotnik jest, mocowanie w ramię tu na dole na błotnik też jest, mocowanie na bagażnik zewnętrzny jest, także relatywnie łatwo na wyprawówkę można go przerobić. Sztyca aluminiowa, no głowy ten model nie urywa, na plus oczywiście system dwuśrubowy, a nie jednośrubowy z tym najprostszym, z tą najprostszą kołyską. Siodło Fizika, podstawowy model, myślę, że nie będzie ono ultra wygodne. Jeżeli chcecie więcej jeździć, proponuję
zainwestować na przykład to, co się uda oszczędzić teraz po sezonie, kupując ten rower, władować to w fitting, dopasować go sobie. Ciekawy mostek, sygnowany jest Rometem. Nie jestem fanem ani czytelnikiem katalogów naszych wschodnich braci, więc nie wiem, kto im to wyprodukował, ale ciekawy jest ten otwór w mostku, który pozwala przypuszczać, że teoretycznie do tego mostka można by próbować założyć centralne mocowania licznika. Oczywiście trzeba by mieć dedykowaną, gwintowaną blachę, co już takie proste nie jest. I obawiam się, że jeżeli tego się nie da gdzieś łatwo dokupić, to dorabianie będzie skomplikowane. Kierownica aluminiowa, ciekawa z kształtu, z flarą, czyli z tak zwanym odgięciem tutaj dolnej części. Bardzo to poprawia sterowność z dwóch względów. Po pierwsze, ręka nam nie haczy tutaj o górną część kierownicy, a po drugie, jadąc dolnym chwytem, poszerzamy chwyt i jeszcze pewniej możemy tym rowerem kierować. Klamko manetki GRX 400, 2x10 oczywiście, zintegrowane, schowane kable tutaj w środku, już nic tu na zewnątrz od lat nie wystaje. W ambitniejszych modelach kierownicy można by to w ogóle jeszcze schować w kierownicy, bo tutaj wszystko leci nam potem po wierzchu. Oczywiście zmiana przełożeń klasycznie, cała dźwignia i wewnętrzna dźwignia, nie ma tu żadnej elektryki, żadnych wynalazków. Bardzo fajna, przyzwoita, fabryczna owijka i mostek, mimo że dedykowany o takim trochę zmienionym kształcie, to bez problemu możliwy do zastąpienia przy fittingu innym dowolnym mostkiem. Jest to standard 1.8x31.8, łatwo to wymienić. Na pewno mocną stroną tego roweru jest kompletna grupa GRX 400, poczynając właśnie od obydwu przerzutek, korby, hamulców i klamkomanetek. To może się podobać. No co tam nam jeszcze zostało? Zważenie tej maszyny, komora maszyny losującej jest pusta. Pytanie, czy klamkomanetka walnie w ścianę. Jest już dzisiaj późno, to sobie chyba odpuszczę. Może następnym razem. Dobra, zawisł 11 kg, 10 gramów. Czyli producent nas delikatnie o 400 gramów naciągnął. No powiedzmy, że jak zdejmiemy to światełko, to jakieś 380 się nam ta waga z katalogową rozjechała. Ale mimo wszystko nie ma dramatu. Pamiętajmy, że opony 40 są dość grube. I porównując już z przywołanym wcześniej AL3, to o ile pamiętam, ważył właśnie jakieś 10600 na dużo cieńszych gumach. I na innej grupie osprzętu, bo tam była chyba jakaś Tiagra czy jeszcze coś podlejszego, a pieniądze do zapłacenia podobne, jak nie wyższe, teraz pewnie znacząco wyższe. Przerzutka w ogóle ma sprzęgło, co ciekawe, w najprostszym modelu GRX-a już otrzymujemy sprzęgło, które usztywnia nam przerzutkę i podczas jazdy w jakimś cięższym terenie zabezpiecza łańcuch przed dyndaniem się. Pewnie jesteście ciekawi, jak cykają te piasty. No piasty Shimano nie powinny cykać zbyt głośno, ale być może trochę je będzie słychać. Tak, zgodnie z przewidywaniem kręcą się dosyć cicho. Tyle o modelu Aspre A2. Aluminiowy polski gravel za 5,5-4750, zależy gdzie go kupicie i kiedy. Dostępny w sprzedaży, co ciekawe, dostępny u nas w sklepach w pełnej rozmiarówce. Piszcie w komentarzach pod filmem, co sądzicie o powrocie Rometów w pełnej krasie na polski rynek, bo widać, że marka się rozwija, nabrała wiatru w żagle. Tutaj mamy model, który katalogowo kosztuje poniżej 5000, czyli teraz na przecenach taki Boreas jest do wzięcia za czwórkę z małym haczykiem. On jest właśnie na jednym blacie z przodu i na apeksie z tyłu, ale o tym będzie w innym odcinku tej telenoweli. Tutaj jest o Aspre. Co więcej, Romet ma też karbonowego gravela. Niewykluczone, że jak się go uda dopaść, to będzie nim jeżdżony. Pewnie tego nie wiecie, ale w swoim czasie zdarzało mi się już jeździć na Rometach, na innym trochę modelu i było to trochę dawniej, ale chętnie też przejadę się nową kolekcją. A tymczasem wracamy do tej maszyny. Ja osobiście daję okejkę.
W zasadzie nie ma się do czego przyczepić. W tej cenie jest to jeden z na pewno ciekawszych rowerów na rynku. A jeszcze byłbym zapomniał. Do roweru dodane są aluminiowo-stalowe pedały. Co jest dość ciekawe, bo w tej cenie rowerów to już zazwyczaj przychodzą bez pedałów, no bo każdy tam wybiera swój system, najczęściej jakichś pedałów zatrzaskowych. Tym niemniej o tyle miło ze strony Rometa, że jednak podstawowe pedały aluminiowe dostajemy z tymi rowerami i można sobie od razu jeździć. Duży plus za to, że jest dostępny i da się go kupić. Ja latałem na gravelu Rometa już dawno, zanim to było modne. Muszę sobie spojrzeć na datę, nie pamiętam, czy to był 17 czy 19 rok. Tam mieliśmy taki bardziej żarówiasty i też bardzo dobrze się jeździło. Tam, gdzie go testowałem, teraz nie ma już błotka i zieleni, powstaje obwodnica Warszawy, którą dosłownie za chyba jakieś 3 dni, 4 dni mają otworzyć. Tyle na dzisiaj. Dzięki za obejrzenie tego wideo. Piszcie w komentarzach, co sądzicie o tym gravelu, o Rometach. Czy chcecie, żeby Wam pokazać ich więcej. I do zobaczenia w kolejnych wideo lub na rowerze. Hej!